Cześć! Mam na imię Kuba i jestem doradcą zawodowym. Postaram wam się dziś przybliżyć możliwość studiowania w Anglii. Kto wie, może po tej prezentacji uda mi się wpłynąć na waszą przyszłość, robiąc coś, co lubisz, co będzie sprawiać ci przyjemność. Jednakże po studiach do emerytury będziesz musiał pracować około 45 lat. Konfucjusz powiedział, wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Koniec ze stereotypami, że po studiach nie ma pracy. Będąc ekspertem w swojej dziedzinie, na pewno znajdziesz zatrudnienie. W końcu klienci oczekują fachowych usług. Zastanawiacie się teraz pewnie, skąd mam pewność, że będziecie ekspertami? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Ponieważ po takich studiach będziecie mieli umiejętności, jakich poszukują współcześni pracodawcy. Przedstawię wam teraz, jakie to są umiejętności, jakie pozyskać oraz w jaki sposób przydadzą wam się w pracy i w życiu codziennym. Cognitive flexibility, czyli elastyczność poznawcza, to zdolność dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia. W szczególności zmiany sposobu myślenia w zależności od sytuacji czy efektywnego przełączania się między zadaniami. Nauczycie się tego na studiach podczas robienia projektów i uczęszczania na zajęcia do różnych grup. W pracy umiejętność ta przyda się, kiedy trzeba będzie zrobić kilka rzeczy w krótkim czasie. Negotiation, czyli umiejętność negocjacji, stanowi jeden z podstawowych wyznaczników działalności firmy na rynku. W ogólnym rozumieniu negocjacje traktowane są jako jeden ze sposobów na rozwiązywanie zaistniałych sytuacji konfliktowych. Podczas studiów i prac grupowych zdolność ta pozwoli ci mieć wpływ na to, jak wygląda projekt, a w pracy pozwoli na łagodzenie konfliktów i uzyskiwanie lepszych warunków. Service orientation to zdolność do definiowania usług, które spełniają wymagania użytkownika. Innymi słowy, dzięki temu jesteśmy w stanie wdrażać nowości rynkowe i poznawać strukturę klienta oraz najnowsze oprogramowanie. Na zajęciach studenci pracują na wysokiej jakości sprzęcie i ciągle poznają nowinki techniczne oraz programy i dostosowują je do odbiorcy, czyli klienta. Po studiach w pracy absolwenci potrafią pracować na najwyższej jakości sprzęcie, ponieważ zostali do tego przygotowani, co zwiększa wydajność firmy. Judgment and decision making oznacza decyzyjność i umiejętność podejmowania wyborów. Dzięki temu podczas niespodziewanych zdarzeń potrafimy sobie poradzić nawet w trudnych warunkach. Na studiach jest dostępnych kilka modułów, więc studenci muszą zdecydować, który chcą wybrać, a przy projektach pozwoli to planować nad ich prowadzeniem. Pracując, trzeba pamiętać o tym, że pracownik ma za zadanie rozwiązywanie problemów zawodowych szefa. Jeśli tego nie potrafi, to po co szefowi taki pracownik? Emotional intelligence, czyli zdolność do rozpoznawania, używania i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi u siebie oraz drugiego człowieka. Ta umiejętność poprawia relacje w grupie, co skutkuje zwiększeniem wydajności. Na studiach taką umiejętność wyrobicie sobie podczas prac grupowych, gdzie będziecie mogli wspólnie pracować na sukces. W pracy osoba, która potrafi sobie radzić z własnymi emocjami oraz wpływać na emocje innych, przyczynia się do pozytywnego budowania atmosfery firmy, co pomaga podczas prac zespołowych. Coordinating with others oznacza umiejętność współpracy z innymi. W dzisiejszych czasach jest to jedna z najistotniejszych umiejętności, na które pracodawcy zwracają uwagę. Możesz być najlepszy w swojej dziedzinie, ale jeśli psujesz atmosferę w grupie, to twoja praca i tak nie jest efektywna. Na studiach współpracy nauczysz się wymyślając i realizując projekty z innymi studentami. Dzięki wspólnej pracy rośnie motywacja i skuteczność, czyli to, czego oczekuje pracodawca. People management to zdolność do zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni podział zadań i obowiązków pozwala na płynne działanie i sprawia, że każdy wie, co ma robić. Podczas studiów w Anglii umiejętność ta wyrabia się podczas organizowania dużych wydarzeń i prac zespołowych. W pracy przyda się do uzyskania awansu na stanowiska kierownicze. Creativity to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Prostsza definicja mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego. Jest to jedna ze sztandarowych zdolności nabywanych po studiach w Anglii. Podczas studiów nasze myślenie jest nastawione na tworzenie nowych projektów i wymyślanie ciekawych rozwiązań. Umiejętność ta przydaje się nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym. Critical thinking, krytyczne myślenie, to poddawanie refleksji własnego myślenia. Innymi słowy, jest to zdolność myślenia nad tym, co się robi. Rozumowanie, interpretacje, oceny i decyzje są analizowane i na podstawie tego potrafimy dokonywać najlepszych wyborów. W epoce informacji i cyfryzacji umiejętność wydobycia istotnych informacji i przetworzenia ich jest bardzo cenna. Pozwala ona na utrzymanie wysokiego standardu. Dzięki temu prace na studiach są bardziej rzetelne i profesjonalne, a w pracy łatwiej jest skutecznie wykonywać obowiązki.
Complex Problem Solving, czyli technika rozwiązywania problemów, zajmuje się od poznania przyczyny źródłowej problemu, aż do wprowadzenia działań zapobiegawczych. Odpowiednie podejście do problemu ułatwia jego rozwiązanie. Każdy pracodawca będzie oczekiwał od pracownika, że będzie potrafił rozwiązać pojawiające się problemy związane z pracą. Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest umiejętnością, która na studiach w Anglii nabyta jest podczas rozwiązywania problemów związanych z projektami. Wspominałem wam kilkakrotnie o projektach. Jest to świetna forma edukacji. Po pierwsze, dzięki temu uczycie się praktycznie. Przecież nikt za was projektu nie zrobi, prawda? A po drugie, kończąc studia, macie całe portfolio swoich projektów, które dla pracodawcy mogą być poświadczeniem waszych umiejętności. Projekty robicie w czasie wolnym od studiów. Najczęściej są one realizowane w grupach, no ale zdarzają się mniejsze indywidualne projekty. Poprzez wykonywanie projektów nabieracie zdolności, których oczekują współcześni pracodawcy. Jednakże nie na samych projektach studia się opierają. Oprócz realizowania projektów będziecie mieli około 15-20 godzin wykładów tygodniowo, czyli 2-3 dni zajęć. Niewiele, prawda? Zostało to tak zorganizowane, aby student miał więcej czasu na realizację projektu, czyli nabieranie praktycznych umiejętności. Student ma mieć wiedzę teoretyczną, ale jej zadaniem jest wspieranie i jeśli studia trwają 2 dni, a projekty robię w czasie wolnym, to co robić z pozostałym czasem? Najlepiej zająć się pracą i zarabiać na swoje wydatki. Pracując 25 godzin tygodniowo po 8 funtów na godzinę, można zarobić na swoje tygodniowe utrzymanie. Około 100 funtów na akademik i około 100 funtów na życie. Dzięki temu nie musicie prosić rodziców o pieniądze na utrzymanie, stajecie się samodzielni i zyskujecie doświadczenie w zwykłej pracy. Prawdopodobnie na początku będziecie szukać jakiejkolwiek pracy. Jednak po pewnym czasie możecie poszukać pracy związanej ze studiami, dzięki czemu będziecie mieli już podstawowe doświadczenie zawodowe. Studiujesz sport? Pracuj na siłowni lub w klubie fitness. Kończąc studia brytyjskie, będziecie mieli interesujące CV. Oprócz doświadczenia w zawodzie i wiedzy teoretycznej, zyskacie pakiet umiejętności, mnóstwo projektów, biegłość językową i kontakty międzynarodowe. Sporo tych plusów, prawda? Aby to wszystko stało się możliwe, trzeba złożyć aplikację na studia. Jednak nie trzeba jechać do Anglii w tym celu. Aby to zrobić, wystarczy mieć dostęp do internetu. Do aplikacji niezbędne są 2 dokumenty. Jest to list motywacyjny i referencje od nauczyciela. List motywacyjny ma na celu przedstawienie własnej osoby. Chodzi o to, żeby opisać swoje zainteresowania i motywacje do studiowania w Anglii na wybranym uniwersytecie. Referencje od osoby z zewnątrz mają potwierdzić to, kim jesteśmy i co potrafimy zrobić. Aktualnie coraz więcej uniwersytetów otwiera się na Polskę i dlatego nie trzeba robić testów językowych. Wystarczy polska matura. Wymagania językowe także nie stanowią problemu. Progi są stosunkowo niskie, ponieważ języka studenci uczą się w pierwsze pół roku na miejscu. Każda uczelnia ma jednak inne wymagania. Niektóre uczelnie wymagają testów językowych, a niektóre akceptują podstawową maturę z języka angielskiego od nawet 80-90% albo od 50-60% z matury rozszerzonej. Musicie jednak wiedzieć, że studiowanie w Anglii jest płatne, ale to też nie stanowi problemu. Dla osób z Unii Europejskiej, które nie posiadają wykształcenia, rząd brytyjski udziela kredytu studenckiego, który pokrywa cały czas na studiów. Pożyczka ta jest specyficzna. Zaczyna się spłacać dopiero po pierwszym roku dobrze płatnej pracy. No jeśli studia wam nic nie dały i nie macie dobrze płatnej pracy, to pożyczki nie spłacacie. Dokładniej działa to tak, że na każdy kraj są wyznaczone progi zarobkowe, jakie trzeba osiągać, aby spłacać pożyczkę. Jeśli nie osiągamy tego progu, to nie musimy nic oddawać. Spłacamy się dopiero, gdy przekroczymy próg w danym kraju. Od nadwyżki progu odciągane mamy 9% na spłatę pożyczki. Nawet tego nie odczujecie. System ten świetnie się sprawdza. Uniwersytet otrzymuje dużo pieniędzy na rozwój jednostki i studenta. Ten po ukończeniu studiów dostaje dobrze płatną pracę na podstawie dobrego wykształcenia, co pozwala mu spłacać kredyt, nawet tego nie odczuwając. Rząd brytyjski odzyskuje pieniądze, które zainwestował, przekazuje je następnemu studentowi. Każdy jest zadowolony. Podczas studiów w Anglii trzeba też gdzieś mieszkać. Dlatego na początek polecamy akademiki. Akademiki są dobrym rozwiązaniem, ponieważ to w nich studenci przełamują bariery językowe, żyjąc z innymi studentami z różnych narodowości. Pozwala to nawiązać fajne międzynarodowe kontakty. Jednakże pokoje są jednoosobowe, więc każdy ma dla siebie prywatność. Stańcie się samodzielni i nie bójcie się pożegnać z mamą i tatą. Przyszedł czas na dorosłe życie. Jak sami widzicie, nie ma czego się obawiać. Po prostu wystarczy się odważyć. I pamiętajcie, że robiąc łatwe rzeczy, będziecie mieli ciężkie życie, a jeśli się trochę pomęczycie robiąc trudne rzeczy, to w życiu będzie łatwiej.